na Rosji grają w Spartak Moskwa, Lokomotiv Moskwa. Dawaj, idziesz, hop! Tak. Daj, raz, dwa, trzy, hop, hop! Jeszcze raz, kurde. Chyba. To. Jak tam? Ja bym się poznałem na brzuchu. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Taki pi. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dawaj wazona. Trzy, siedem. Ręka! Te dwa mecze, które graliśmy z Zagłębiem Lubin, oba zakończyły się remisem. Teraz u siebie podejmujemy bezpośredniego rywala w tabeli. Jak wygrać z Zagłębiem? No na pewno te dwa mecze były bardzo intensywne i kontrolę raczej i grę prowadziło Zagłębie. Aczkolwiek mieliśmy swoje sytuacje w pierwszym i w drugim meczu. Jest to niezwykle silny rywal, jak na nasze warunki. Uważam, że jeden z nielicznych, który przez cały sezon pokazuje bardzo, bardzo wyrównany poziom i ma mało takich spadków formy. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, aczkolwiek jeżeli chcemy zająć to trzecie miejsce lub miejsce premiowane grę w pucharach, no to właśnie w pucharach musimy takie mecze wygrywać i na pewno będzie to dla nas fajny sprawdzian i fajny mecz do tego, aby zobaczyć, czy ta cała praca, którą robimy przez cały sezon, ma sens. Hop, oddajesz. Hop, już, spokojnie. Spokojnie. Hop, hop, i przez obrót. Hop, obrót. O, i dobrze, o właśnie, i w tempie ładnie. Hop, zagraj. O, brawo, brawo. Mecz w niedzielę, potem mecz w środę z Krakowią. To dobry moment. Akurat taki finisz sezonu i dwa mecze z rzędu u siebie. To niezły handicap tak naprawdę do zajęcia dobrego miejsca? Na pewno jest lepiej zagrać te dwa mecze u siebie niż zagrać je na wyjeździe, szczególnie w naszym przypadku, gdzie te podróże naprawdę są bardzo dalekie. Więc cieszymy się, że będziemy mogli tutaj jeszcze pokazać się naszej szczecińskiej publiczności na miejscu. Z tego co wiem, to będzie bardzo ładna pogoda, więc liczymy na to, że będzie dużo fanów na meczach i tak, oczywiście zgadzam się, do tego jeszcze mecz w Warszawie, który też będzie miał niesamowitą rangę, bo na pewno jeden i drugi zespół będzie o coś walczyć, więc na pewno będzie wysoki poziom, a jeśli chodzi o te mecze u siebie, to oczywiście no, będziemy starać się tutaj zakończyć ten sezon zwycięstwem i dać taki promyk nadziei przed tym ostatnim meczem.